w Bydgoszczy spotkało się 80 osób w pięknym mieście, zresztą mi bardzo bliskim. Nie jednak miasto było tutaj najważniejsze, a to, że wszyscy wzajemnie po raz kolejny się zintegrowaliśmy w duchu zlinkowanych. Szymon Karwasz, kiedy wpadł na pomysł, żeby zlinkowani 3 odbyli się w Bydgoszczy, wiedział o tym, że ja jestem z Bydgoszczą związany, napisał do mnie wiadomość z prostym pytaniem, czy wezmę udział w konferencji, która odbędzie się w Bydgoszczy, w zlinkowanych. Moja odpowiedź mogła być prosta, jedna i jedyna ze względu na moją historię i sentyment do tego miasta. Oczywiście, że tak. Wiesz co, tak, dało mi to do myślenia trochę, że małe eventy potrafią dawać bardzo dużą wartość i nie wiem, czy ten event można jeszcze postrzegać w kategorii małego, bo było tu no, dobrze ponad 80 osób, ale były naprawdę świetnie dobrane prelekcje, bardzo dobrze dopasowane do aktualnego tematu, czyli niedoskonałości w biznesie, a zarazem LinkedIna i naprawdę to było tak dobrze zorganizowane, że dobrze się bawiłem na prelekcjach, dobrze się bawiłem na networkingu i byli naprawdę fajni ludzie, więc widać, że ta społeczność, która się wokół tego zbiera, jest naprawdę ciekawa, więc będę śledził następne edycje. Żeby nie uciekać od swoich niedoskonałości, tylko potrafić je zidentyfikować i może nie eliminować do końca, bo to z założenia jest raczej mało realne, natomiast starać się stawiać drobne kroki w tym kierunku, żeby te niedoskonałości nie były aż tak duże i żeby nam w życiu nie przeszkadzały. I powiem Ci jeszcze taką refleksją, że cieszę się, że mam swoją niedoskonałość, jedną, drugą, trzecią. Akceptuję siebie, będąc niedoskonały. Bardziej po tej konferencji. Dziękuję. Już teraz zapraszamy na kolejny event z cyklu Zlinkowani. Gwarantujemy, jak zwykle, niezapomniane przeżycia, dużą wartość merytoryczną oraz fantastyczne rozmowy. Bądźcie z nami.